Witam serdecznie, z tej strony Spokojny Człowiek, a to jest oczywiście GTA 4. Ostatnio mieliśmy misję u Bruce'ego. No i co ja muszę wam powiedzieć na początek? To, że ostatnio chciałem przejść misję u Dimitrija. Znaczy, dobra, wejdźmy tutaj. Powiem wam potem, co się stało. Dmitry. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Mikhail, Mr. Faust. Uh-huh. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy. So they want me to? No. I told them you were a hired gun. And they said as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bjelica, but we cannot change the rules. See you later. No i cóż, mamy zabić Michaiła i od razu wam muszę powiedzieć, że tak jak miałem powiedzieć wcześniej, przechodzę tą misję już po raz drugi, znaczy nie w sensie, że przechodzę ją po raz drugi, bo zginąłem, czy nie wiem, nie zapisało się, spieprzył się badnikam czy coś. Nie uwierzycie, ale tak się tutaj u mnie czasem dzieje. Mieszkam jeszcze na zadupiu konkretnym i wywala prąd czasami. I wtedy właśnie tak się stało i niestety zaczynamy wszystko od nowa. A już miałem tą misję za sobą i miałem jeszcze jedną misję za sobą, tylko że to wszystko musiałem czytać, no, żeby wam pokazać. No po prostu zepsuło się nagrywanie. Dobra. Dobra, zacznijmy. Wczujmy się w rolę, potem o tym pogadamy. Mamy zrobić Faustina. No, Dimitri tutaj coś kombinuje, widzicie. Chce się pozbyć swojego najbliższego przyjaciela. Niko! Niko Bjelica! You and Dimitri are taking over, no? This is not about taking over! You brought this on yourself! You pushed things too far! You would be dead if it wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri... my brother. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some gin monkey. I am not dead yet.
are still loyal to me. Guard! You fire! Tutaj. O, kurde, stań się tutaj szybko, szybko, Niko! Dobra. Strzelaj! Niko! Dobra, jeden spad. Cholera, ja to mam. Nie wiem czemu. Dobra. Dalej ochrona, dobra, ktoś tu wlezie. Kurde. Zastanawiam się, gdzie oni tutaj są. Dobra, trudno, idziemy na przebój. Aha, tu są słupki, dobra. Gień! Gień, szmato! Będą teraz po prawej stronie pewnie. Owszem, są. Zastanawiamy się, czy tutaj tędy się idzie, czy nie. Dobra, idziemy tędy, tu wyjście jest. Okej, tu będzie po lewej ktoś. Nie ma nikogo? Niemożliwe to jest. O! Ile sukinsunów! Ginąć, ginąć! Motherfucka! Cholera, kto tam napierdziela tak? Tu jest jakaś świnia, to... O, tu jeszcze będzie gnój. Nie podnoś tego, nie podnoś tego! Powiedziałem ci. A, kasa! Przyda się na pewno. Tam jest... Trzeba uważać tutaj na tego Michaiła. Pierwsza... Od razu mówię pierwsza... Znaczy od razu mówię... Pierwsza misja... Taka, z taką strzelaniną w tej grze. No, oczywiście później będzie jeszcze więcej takich misji, ale to była jedna z, to jest jedna z już pierwszych misji, które naprawdę jakiś tam opór stawiają. Chociaż może nie przesadzajmy za bardzo, ale dobra. O, szykujemy się. A! Michał! No i teraz mam nadzieję, że się wszystko dobrze skończy. Pierwsza misja za nami, udało się ją przejść. No, okazało się, że... Co tam jest? Gołąb? Pięknie, kuźwa! Pięknie! Ja pierdzielę, dobra, przydajmy to. Nie, dobra, nie przydajmy to, będziemy w szpitalu, dobra. Oj, zaczęło się idealnie wręcz. Ale dobra, mam nadzieję, że dużo kasy nie straciłem. Trzeba pojechać przede wszystkim. Dimitri dzwoni, no, na spotkanie. Muszę... Faustin is dead. You did a good thing, a hard thing, but a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Powiem wam, że... zaraz a, możemy zadzwonić do Dmitriego, zaraz to zrobimy, ale... Powiem wam, że naprawdę... ten Michał, bo tutaj mieliśmy tą misję naprawdę z Michałem, zabójstwo... No to powiem wam, że trochę mi się szkoda tej postaci. Okej, okay, może... Nie. Nie może. Była to postać bardzo zła. Powiedzmy sobie szczerze, ale dosyć charakterystyczna. Charakterystyczna. Nie no. Może. Dobra, popełniam błędy tutaj. Językowe jeszcze, ale to jest mniejsza z tym. Bardzo wyraźna postać. O, powiedzmy tak, jeżeli nie umiem powiedzieć poprawnie innego słowa. Dobra, tu jest sklep. Weźmiemy sobie kamizelkę, gdyż szykuje się jeszcze cięższa misja niż ta. Zdecydowanie cięższa. No. Ta misja no, z Michałem, no to powiedzmy, że jeszcze była dosyć łatwa. Oczywiście tam powiedziałem, że to była najcięższa misja, można powiedzieć, do tej pory, ale no, nie łudźmy się. Michał. O, Dimitri, dobra. Dimitri, you got my money? I have it. Meet me at the warehouse on Maganet in downtown Broker. Come along. Michał był tą złą postacią na pewno, ale bardzo charakterystyczną i bardzo wyrazistą. Bardzo... O, dziękuję. Alright, my brother. Me and him rushing and seriously vexed with you. I only pissed off one. He's dead. I'm going to meet Dimitri to collect on the hit. Yo, Nico, you better watch your back, you know. We know you're wicked, but them boy, them are some dog art, you know. I'm not afraid of him. Yeah, my eyes can't see, the heart can't leap at, you know. Me, I come with you. Where's the place? A warehouse on Lohane. I know the one. We see around the back. Podobnie w przypadku jak było z Władem, no to tamto był sukinsyn konkretny,
należała mu się śmierć, znaczy Michałowi też się w sumie tam należała, bo może nie tyle, że należała, ale jakąś taki skulczybyk był, nie? Wiadomo, no to cwany, no taki twardy lis, nie? Ale Wład to był taki po prostu psychol, nie? Taki trochę taki debil po prostu skończony, którego no trzeba było skończyć, ale powiem wam mimo wszystko, że te ruskie misje dla mnie, ten wątek z rosyjskimi, bo tam jeszcze będą inne wątki później, no niedługo się zaczną, to jeden z najciekawszych. Moim zdaniem bardzo klimatyczne i szkoda, no może nie tyle, że... Może nawet tylko nie to, że go lubiłem, bo może nawet go... No tutaj nawet Niko jakoś go tam może szanował, chociaż... Znaczy może nie to, że szanował, że go lubił, ale miał po prostu respekt do niego jako takiego tam człowieka, u którego pracuje, nie? Bo to wiadomo, że on się jakoś tam go nie bał. No ale dobra, zobaczmy, co się teraz wydarzy, bo teraz naprawdę będzie się już działo, zapowiadam. Nie spoileruję nic, tylko mówię, że się będzie działo, dobra. Zobaczycie sami. Dobra. Nie wiem, czy tutaj... Może podjedźmy dalej. Tylko już nie pamiętam, czy się tutaj ten samochód mi się przyda. Czy nie, dobra. Mam nadzieję, ta misja... zginąłem w dzisiejszym odcinku, to jest poza... drugą... Dobra. Nie odzywam się. Hey, Nico. Glad you could make it. Yes. You got the money? Sure. But I just wanted to say how grateful me and my bosses are for what you did. Good. Yes. And I just wanted to check something with you. Okay. You are Nico Bellic, correct? What is this? And you used to work the coast in the Mediterranean, smuggling people into Italy. I don't know what you're talking about. But you messed up and left a lot of bad debt. You left a good friend of mine out of pocket, big time. Hello, Nico. Hello, Mr. Bulgarin. Ross, where is our money? I don't know. I didn't rob you. Really? We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. Huh. My heart is bleeding. I did my best. I didn't fuck up. No i zaczyna się. Dobra. Widzicie, rodziło się... Dimitrija. O! Strzela mi Nikki. Niko. A! Sukin syn. Zaczął uważać, żeby nie zginął. Przede wszystkim Lej Jacob. Dobra, strzelaj, może padnie. Padła świnia, dobra. Przejdźmy dalej. Kamizelka jest, ale nie będę jej na razie brał, jakbym stracił więcej życia. Wydaje się, że to jest proste, nie? Że tutaj już praktycznie rozwaliliśmy. Jednak zobaczycie, co się dalej wydarzy. Najgorszy będzie koniec. W sensie, że... Dobra, padła. Bierzmy to. Nie wiem, czy się przyda, dobra. Szybko, Niko. O, tam sukinsyn z boku jest, dobra. Padaj, szmat, dobra, jeden jej. Jeden sukinsyn. Nie wychylaj się tak. Dlaczego oni, te NPC są tak głupie w tej grze, naprawdę. W sensie, że... nie są... Dobra, padła chyba świnia. Przejdźmy dalej, do przodu przejdźmy. Jeszcze w oknie chyba, dobra. Dobra, padaj, tak strzela na oślep bardzo, ale... Lepiej się nie wychylać. Dobra, tam już wszystko padnie. Nie jestem tego pewien, ale zaraz... Dobra, tutaj padł. W oknie jeszcze jest, dobra, pada świnia. Dobra, spierdziela ten sukinsyn z tym drugim sukinsynem. O, kuźwa. Dobra, będzie przejebane, dobra. Szybko! Niko, szybko! To psiaki przyjechały, dobra. Kurwa, jeszcze tu stoi dziad. Chodź o sukinsynie, no. Wychyl ten łeb! Szybko! Lej Jacob!
Jeż! Jeż! Bierz, Niko, bierz! Szybko, 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 szybko! Kurwa, nie! Nie ma chuja! Ej, Jacob! Jacob! Co za kurwa kretyn! Spierdalaj! Nie! Nie, no nie! No to jest niemożliwe! No co za idiota! O! Mówiłem! Jak ja nie lubię tych... Naprawdę! Są tak kurde stworzeni! Tak! Chcę ciebie! Dawaj! Jeszcze raz to samo! Nienawidzę tego momentu! Dobra, nie będę chyba życia... Dlaczego on nie wyszedł stamtąd? Dlaczego, no? Można było chwilę poczekać, z tymi psami się rozprawić, ale byłoby 4 gwiazdki wtedy. No i sukin dupek, że nie będę się unosił, ale naprawdę. Nie wyszedł ciota, no nie wyszła, no zastrzeliły go debile, no. Dobra, zaczniemy jeszcze raz, nie będziemy, nie biorę kamizelki, ale tam będzie przecież, może przeżyjemy. Trzeba spokojnie zacząć, dobra. O ja pierdzielę, mam nadzieję, że się to uda przejść. Jak nie przejdę tego, to mnie się tak trafi. To tylko pokazuje, że misje, tam gdzie się będzie pojawiała policja, a będzie kilka takich misji, to będą dosyć trudne. No jeszcze będzie w sumie nie jedna, dobra. Dobra, zaczynamy. Już nie będę pokazywał tego, bo w sumie nie chcę tego oglądać już. Dobra, zaczynamy. Gdzie te smutki syny są? Dobra. Pada jedna świnia. Po boku. Grać bardzo ostrożnie teraz. Bo tutaj są... Dobra, ten spadł. Tu jest kamizelka, więc to musimy teraz zebrać. No, tracę tę amunicję trochę, ale... Dobra. Trochę może na oślep strzelam, ale naprawdę. Ten chyba padł, dobra, bierzmy kamizelkę, dobra. Dobra. No strzelaj, strzelaj Niko, no dlaczego oni są zawsze przed nami, no? Dobra. No ten... No na razie jakoś... Dobra, idziemy do przodu, no nie! Naprawdę, rozwalamy ten... Dobra, siedźmy tutaj, dobra, tutaj na górze teraz. Ładuj Niko, on powinien spadł, dobra, spadnie. Tamten chyba też spadnie. Padła świnia, dobra. Nie no, co ja chcę zrobić, do przodu chcę przejść. Jeszcze jest kilku, dobra, tutaj. Jeden padł. Dobra, kurde, spadaj, dobra. Dobra, padli. Świetnie, na razie poszło, ale teraz będzie najgorszy moment. Przyjadą te sukinsyny, dobra. Jest ich tutaj kilku. Chyba ich pozabijam. Cholerne dupy, no. Cholera jest, no, dobra, jeśli ktoś jest. Chodź o sukinsyny, no. Chodź tutaj. No dlaczego nie wyjdą? Wszyscy? Kurde, jak ja nienawidzę, naprawdę! Nie wychyli tego, ba! Dobra, padła szmata, dobra, chodź! Szybko! Wszyscy? Jeszcze na górze jest! Uda się pieprzony, dobra, spadaj! Żeby mi tylko na we mnie spadł. Chodź u! Chodź u! Jacob! Idioto! A co za kretyn? Co tam się dzieje? Z kim ty się strzelasz jeszcze? Do jasnej cholery, no! Z kim ty się strzelasz? Nie, no Niko, stawaj, żeż! Gdzie 4 gwiazdki, dobra! Tu policja, chodźmy! Chodźmy! Niko! Niko! Niko!
Niko! Bierzmy to, bierzmy to, Niko! Znaczy nie, to ja się drę! Dawaj, Jacob, 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 szybko, szybko! Szybko! Dobra, już nie da się! Nie, nie przeżyjemy tego! Nie, wsiadaj, wsiadaj, błagam cię, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj! Jacob, Jacob, jak ja nie lubię tej misji już! Jedziemy! O matko jedyna! Mi się Niko z tym Jacobem pomylił. Te emocje z dawnych lat, z dawnych miesięcy, nie? Tak, jeszcze mamy tego, tylko wyjść stąd, poproszę. Te misje policji, naprawdę, z policją misje, to jest hardcore tutaj teraz. Szczególnie jak mamy nie bronić tylko siebie, bo jakby było siebie bronić, że tylko jedziemy sami. Dobra. Jakby było, że mamy sami misję, nie? Że wiecie, że jedziemy, jadę sam, nie? Okej, okay. Wszystko fajnie, dobra, udało się. Można przejść wszystkich, można 200 osób zabić samemu. Ale z tymi ciulami nie da się, no naprawdę nie da się. Dlaczego Rockstar taki spierdzieli, no? Dobra, udało się. Jest, jest, jest. Co się dzieje? Czemu nie ma... Jest, jest, jedziemy do domu. Jakby się teraz coś stało, to bym chyba nie wytrzymał. Jacob, Jacob, Jacob. Dimitri, przyjdzie na ciebie kolej. Ale zacząłem się drzeć jak głupi już naprawdę. W pewnym momencie ktoś mi tam w domu zaczął pieprzać, bo... No, darłem jak porąbany, ale naprawdę to było... To myślę, panie, mojej możliwości. Dobra, jedziemy, już jest blisko. Przejdziemy tam misję. Odwaliło mi konkretnie. Dobra. Call a woman and get out of this place. Hey, thanks for your help, Jacob. One love, my brother. Dobra, napiszmy i na dzisiaj to będzie tyle. Nie będziemy ciągnąć tego dalej, bo to już jest trochę groźne na moje nerwy. Dobra, to cześć!